Dzień dobry, Mateusz Benesz, zapraszam na sport. Kaczawa Bieniowice szybko otrząsnęła się po spadku z czwartej ligi. Po pierwszych kolejkach ma komplet zwycięstw. W ubiegły weekend drużyna pokonała w wyjazdowym spotkaniu Czarnych Rokitki 3-2. Do łatwych ten mecz nie należał, gdyż przez długi czas Kaczawa musiała grać w 9. Jednak udało się utrzymać wynik do końca spotkania. Bardzo heroiczny mecz z naszej strony. Układało to się bardzo dobrze. Wyszliśmy skoncentrowani, zaangażowani. Strzelamy na 1-0, strzelamy na 2-0, mamy mecz pod kontrolą, troszeczkę takiej dekoncentracji, że już chłopcy liczyli, że padną następne bramki, tracimy bramkę na 2-1. Taka kontrowersyjna sytuacja gdzieś tam pod autem, nasz zawodnik nie zachował się do końca mu głowa gdzieś tam, no może nie wytrzymała po tym falu, gdzieś tam dał się przepychankę, czego konsekwencją była czerwona kartka dla naszego zawodnika, tak. Graliśmy w 10, wychodzimy na drugą połowę, już też dobrze skoncentrowani, gra się układa pod nas. Natomiast no tutaj taka kontrowersja powstaje, że gdzieś tam zawodnik na prostej nodze, arbiter mógł to widzieć, nie wiem, czy gdzieś tego do końca nie zobaczył na Dawidzie Śliwińskim. Zawodnik przeciwników no na prostej nodze to zrobił ten faul. Arbiter dał mu żółtą kartkę, to troszeczkę gdzieś tam spulwersowało, może można tak powiedzieć, naszego zawodnika, czego konsekwencją była kolejna dla nas czerwona kartka, ale tu duże, duże podziękowania dla chłopców za tą heroiczną walkę w 9. I tu pokazujemy, no myślę, że pokazujemy ten charakter, że ta drużyna z powrotem się odradza, tak? I gramy dalej. Cieszy zwycięstwo na trudnym terenie, bo tu w Rokitkach no nikomu się łatwo nie będzie grało. W następnej kolejce Kaczawa zagra ze Stalą Chocianów w meczu na szczycie. W bardzo słabej dyspozycji od początku sezonu znajduje się Sparta Grębocice, która przegrała kolejne spotkanie. Podopieczni Pawła Żmudzińskiego w ubiegły weekend ulegli Karkonoszom Jelenia Góra aż 1-5. Sparta jak co roku na początku sezonu ma duże problemy kadrowe, jednak przy reorganizacji ligi może nie starczyć czasu, aby nadrobić punkty. Widać było tutaj dzisiaj jednak no, różnicę klas, tak? Jeżeli chodzi zwłaszcza tutaj o aspekt motoryczny, bo mówię, no to może nie chodziło bardziej o piłkarskie rzeczy, ale o przygotowanie. Spadkowi trzeciej ligi, który ma nadal aspiracje na to, żeby wrócić do tej trzeciej ligi i to było widać. I to było widać dzisiaj na pewno. My broni nie składamy, chociaż mamy swoje problemy dosyć poważne, to kadrowe mówię, no to broni nie składamy. Nawiązaliśmy jakoś tutaj do pewnego momentu walkę, później jednak było widać, że gdzieś tam no, zabrakło jakiegoś tam drugiego, trzeciego oddechu, Karkonosze przyspieszyły i gdzieś tam się później no, posypaliśmy w drugiej połowie. Szanse na zdobycie pierwszych punktów Spartanie będą mieli w najbliższą sobotę w Wierzmanowej, gdzie zagrają z miejscowym Sokołem. Jak burza przez swoją grupę A-klasy idzie póki co Lechstadt Kościelec. Drużyna w miniony weekend rozbiła na własnym boisku Park Targoszyn 8-2. Po 4 kolejkach zespół Grzegorza Lichwy jest niepokonany i strzelił swoim rywalom już 24 bramki. Zespół pewnie zmierza po wyznaczony awans. Pierwsza połowa 2-2, remis do przerwy. Dwa głupie błędy z naszej strony, indywidualne, bo jeszcze rozumiem stracić normalną bramkę po akcji, jakaś wrzutka albo nie wiem, po akcji przeciwnika po prostu, a my za dużo bramek tracimy przez właśnie indywidualne błędy, musimy to wyeliminować. Brakuje też troszkę skuteczności, na szczęście worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie. W następnej kolejce Lechstadt zagra z LZS Lipa. To wszystko w tym serwisie sportowym, do widzenia.